Bardzo serdecznie za to, że jesteście ze mną, bo gdyby nie wy, nie wiem, bym nie mógł kontynuować kariery na takim poziomie, w którym jestem obecnie. A ja naprawdę wkładałem serce w to wszystko. Wkładałem całą swoją pracę. I w tym roku zostało to docenione. Zostałem wychodząc na fetę, jak przyjechaliśmy z Gorzowa, jak ci kibice. No właśnie, to nie było coś, co zupełnie spłynęło po mnie. Naprawdę to trafiło do mnie. I mam nadzieję, że będziemy to wspólnie z prezesem kontynuowali. Taki prezent, żebyś nigdy więcej się nie spóźniał na nic. To jest... Otwórz, zobacz. I oby ten przyszły sezon, oto ten wielki budzik zawsze cię budził na czas i żebyś nigdy, nigdzie się nie spóźnił. Zamieszanie związane z tym turniejem nie spowodowało jakichś między wami konfliktów? Nie spowodowało konfliktów. Na zgrupowaniu przed tymi zawodami ćwiczyliśmy intensywnie. Ziemia jest bardzo dobra. Tor, jaki był, każdy widział. Nam się udało w trakcie biegu zmienić silniki z 1,5 na 2, dlatego na kresce usłyszeliśmy jeszcze przeciwników i drugie miejsce jest nasze. I to jak uważasz, czy twoje przygotowanie, ten lakier na włosach, ten makijaż dużo pomógł? Na pewno, do tej pory myślałam, że jestem najlepsza tylko w kibicowaniu Grzesiowi, ale dzisiaj odkryłam swój nowy talent. W tym sezonie srebro jest cenniejszym kruszcem niż złoto. Chciałbym mamie podziękować za to i zaprosić ją na środek, bo...
bardzo ją kocham i za to ją... No, chciałbym jej podziękować, bo wychowała mnie na takiego człowieka, jakim jestem. Uważam, że jestem naprawdę w jakiś sposób spełniony i w jakiś sposób człowiekiem uczciwym, więc to zasługa mojej mamy. Wielkie brawa dla pani Jadwigi Zęgota! To ona, to jest właśnie twórczyni tego wspaniałego chłopaka. Wielkie, ale to wielkie brawa. To ona wychowała tak wspaniałego, dzielnego mężczyznę, tak kulturalnego, tak lubianego przez wszystkich. Który tej pomocy tak naprawdę potrzebuje.